Siemano, siemandereczko, witam bardzo serdecznie w 160. filmiku o gitarach, który jest przeglądem prasy, ale tam kilka było pytań i w ogóle kto ogląda, to widział, że z tyłu tam stał ten złoty Gibson, to jest mój nowy nabytek. Słuchajcie, wkurwiłem się trochę tutaj, bo generalnie rozchechłałem trochę tą gitarę. Niestety Gibson ma taką sprawę, że ma... Znaczy ja nie jestem estetykiem, mnie to pierdolę, kupiłem tą gitarę bardzo tanio i mogłem sobie tak akurat zrobić, więc nie o to chodzi. No zaeksperymentowałem sobie. Wymyśliłem, że nawet może przewiercę dziury, 6 dziur, po prostu i zrobię string free body. Ale o co chodzi? Oczywiście Gibson ma jakieś swoje zastosowania w postaci wymiarów. Kupiłem Gotoha Mostek, cały zestaw. I okazało się, że w ogóle nic mi nie pasuje, żadna śruba, ani nic, więc użyłem w ogóle tutaj czarnego mostka, Gotoha, zupełnie innego, który miałem wcześniej, i wkręciłem śruby bezpośrednio w te otwory, w których były takie tuleje, a tutaj musiałem zalać żywicą epoksydową, która właśnie sobie teraz schnie. I żeby to się trzymało, mam nadzieję, że zaschnie to w ten sposób, że będę mógł normalnie wkręcić i nałożyć struny, bo już raz niestety mi trochę wyszedł trochę ten czpień, tak? Tutaj założyłem sobie Charvela 90, znaczy Charvela J90C, czyli bardzo klasyczny, ceramiczny pick-up z lat tam 80-tych, 90-tych, a tutaj muszę znaleźć jakiś Gibsonowski P90 pięciożyłowy, bo gitarka ma tutaj dopalacz na bateryjkę, który jest właśnie do tego przetwornika. No i oczywiście ma rozłączanie tutaj push-pull cewek, więc sobie tego pick-upa podłączyłem też z rozłączaniem cewek, więc można sobie zagrać na połowie i na całym. Na razie mam jeden zastosowanie, będzie takie, że będzie to gitara, na której założę 1048, 1046 i będzie w drop D i w standardzie, i chcę sobie na niej trochę poćwiczyć i ma mi zajebiście grać na 2015 rok. No wiem, że będzie tutaj to wszystko brzydko wyglądało, ale to wszystko mnie nie interesuje, i tak ta gitara ze mną zostanie, nie będę jej nigdy sprzedawał. A liczyłem się z tym po prostu, że może to tak, że mogę to tak zrobić. No ja nie jestem, niestety właśnie nie mam takich za dużych zdolności aż manualnych, żeby na przykład mógł sobie sam, nie wiem, wymienić progi. Próbowałem to robić kiedyś i mi nie wyszło. No ale nic, to przechodzimy, słuchajcie, do przeglądu prasy. Wybrałem sobie cztery magazyny, trzy są, nie, dzisiaj nie jest chronologicznie latami, tylko, znaczy jest chronologicznie latami, ale nie jest z jednego roku. Są trzy magazyny polskie i jeden zagraniczny. Mamy magazyny Top Guitar, Guitar i Bass, Top Guitar, Total Guitar, 2005, 2007, 2004 i 2006. Dzięki Krzysiek, jeszcze raz dzięki za magazyny. Więc zacznijmy od... Taki tutaj Top Guitar, styczeń, luty 2006. Usiądę sobie troszeczkę bliżej, ale wtedy mnie nie widać. Tak, usiądę sobie bliżej, będę mógł tak wyciągać, nie? Nawet tak mogę. Dobra. Stevie Morse, tak? Podobno gitarzysta leworęczny się okazało. Kto ogląda filmiki o gitarach leworęcznych, w komentarzach dużo fajnych komentarzy. Bardzo wszystkim dziękuję za komentarze. Dużo, dużo naprawdę się odezwało gitarzystów leworęcznych, o co mi chodziło, czyli oglądają filmiki, czyli jest zainteresowanie. I naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Skoro reklamujemy Fendera i Epifony i zawsze pokazujemy, znaczy reklamujemy, no pokazujemy te reklamy, to pokażemy też taką tutaj reklamę Fendera. A Grudzień to mój kolega i bardzo go serdecznie pozdrawiam, bo jest naprawdę bardzo dobrym ziomem. Szanowni moi Państwo, jak mówiłem, Epifon zawsze tutaj u nas, historia reklam Epifon, historia reklam Gibson i różnych innych reklam, i nie tylko, i po prostu historia gitary elektrycznej na podstawie magazynów i książek, to filmiki o gitarach i przeglądy o gitarach, przeglądy magazynów gitarowych. Epiphone G400, reklamowany przez Stanego Iommiego, również leworęczny gitarzysta. Epiphone G400, próbki są na kanale i generalnie zasadniczo jest to gitara, na której ja zagrałem dość dużo koncertów i naprawdę jestem z nią obeznany, i no jest to za jakieś 700 zł naprawdę bardzo fajny instrument na początek. Słuchajcie, w 2000, w którym to jesteśmy roku, w 2006 roku
pojawiła się taka seria MG. Jak wiecie, ostatnio miałem ten wzmacniacz i były jego testy MG250 DFX. Była jeszcze taka seria, znaczy taka główeczka jak MG100, tutaj Valve 2000, troszeczkę innej serii, MG100 DFX w kombie, 30, trochę taka z 10-calowym głośnikiem, z tego co pamiętam, i 15, która bardzo fajnie gra na podłączeniu ją pod paczkę, a na głośniku wbudowanym jakoś tak słabo, ale generalnie są to piece, które naprawdę dają radę i wbrew wszelkim opiniom ja będę zawsze propsował te Marshall MG, bo za swoje pieniądze są naprawdę, naprawdę dobre. Słuchajcie, tych gitar, jak wiecie, ja nie za bardzo lubię i nie bardzo jestem jakoś fanem gitar Cord. Są to gitary popularne w Polsce, są to gitary, które są całkiem nieźle wykonane i całkiem są dobre, ale moim zdaniem i zdaniem wielu gitarzystów tak naprawdę nie mają one duszy, tak? Jeśli są osoby, które miały do czynienia z gitarami Cord, ja z gitarami Cord mam od początku lat 90., czyli od tego jak się pojawiły na filmikach. Oczywiście również jakieś tam Ibanezy od Corteka i wiele innych gitar przewinęło się przez moje ręce zapewne i wielu z Was, przynajmniej w internecie na zdjęciach, widziało gitary, które miały inne logo, a były zrobione przez Corta. Tak, zasadniczo ja nie jestem fanem gitar Cord, jakoś one nie mają na mnie jajec. Jeśli ktoś też tak uważa, to niech napisze komentarz. Ciekaw jestem, ile osób też nie lubi jakoś tak specjalnie Corda. Znaczy to nie jest tak, że nie lubię, bo to są dobre gitary, jak mówię, dla początkujących gitarzystów, ale nie jest to żaden sprzęt, który należy się jakoś specjalnie jarać. Firma Snelling Dogs to producent kaczek, tam stoi ta stopa taka, na której jest porównanie kaczek, na której ostatnio zrobiłem filmik kaczka przed i po, ale firma Snelling Dogs również produkowała, oprócz kaczek, które widzimy sobie tutaj, produkowała też takie różne efekty typu na przykład distortion, jakieś tam inne sprawy. 188 zł w 2000 roku kosztował taki Metal Mind od Exara, to jest jeszcze seria MD3, jak wiecie, ja miałem do czynienia z serią tą trochę wyższą. Ona tam jest chyba czwórka już, nie? Ta moja jest, tak? O, wypadła mi kartka. Tak, MT4 ja mam. Kurczę, wyleciała mi tutaj karteczka, co sobie zaznaczyłem. No, już trudno. Nie wiem, co to mogło być. W 2006 roku pan taki, który się nazywa Piotr Łukaszewski, grał w Irze, w Ptakach i ma studio i w ogóle, no, dobry gitarzysta i na pewno postać godna uwagi, jeśli chodzi o polską gitarologię. To dostał takiego zajebistego tutaj customika i generalnie się nim jarał w magazynach. Endorsementy. A tu, proszę Państwa, jest fajny taki teścik i cały czas jest aktualny, patrzcie, 2006 rok, a to urządzenie cały czas daje radę i w każdej swojej postaci, zarówno tej małej, zarówno tej z jednym, UX1, UX2 i taki Tomport, to naprawdę są bardzo fajne sytuacje do tego, żeby sobie ponagrywać, posłuchać muzyki w trochę lepszej formie i po prostu kupić dobrą kartę muzyczną za niewielkie pieniądze. Byłem oczywiście użytkownikiem takiej karty jak UX2 na przykład przez bardzo długi okres czasu i właściwie to żałuję, że ją sprzedałem ją tylko i wyłącznie dlatego, że nie miała wyjścia na dwa rodzaje głośników, których wtedy używałem, a teraz właściwie to spokojnie sobie takiego UX-a dwójki powrócić. Nie wiem, czy tak się nie stanie, chociaż może by zainwestować w coś jeszcze fajniejszego. Tak jak mówiłem, Tony Iommi miał taką gitarę sygnowaną, znaczy Epiphone G400, Tony Iommi Ebony z tymi krzyżami, tutaj jego i taka gitara była generalnie w produkcji, nie wiem czy jeszcze jest, ma 24 progi i nie wiem, co ona ma z pick-upy ustawione, ma tu coś napisane? Sygnowane przez mistrza, czyli tutaj jeszcze te pick-upy są słabe, w wyższych, jakichś tam później, znaczy w starszych, znaczy w nowszych modelach, czyli w tych produkowanych jakoś tak bliżej tego, co żyjemy teraz, były chyba jakieś lepsze pick-upy wstawione, nie? Chyba jakieś tam tony, a ja mi coś tam. O, LP, to ciekawe czytanie, można wyrwać dobre,
dobre gitary. Tutaj nawet Petrucci jakąś tam sobie trzyma, ale OLP całkiem dobry sprzęt, szczególnie dla początkujących. Patrzcie, tutaj jest Agnieszka Trzeszczak, Pilichowski Band. Agnieszka Trzeszczak, moja koleżanka, bardzo pozdrawiam. Poznaliśmy się dzięki temu, że była perkusistką zespołu Pathology przez bardzo długi okres czasu, a ja zespół Pathology znam od właściwie pierwszych prób, no, od samego początku. Słuchajcie, jeśli chodzi o gitary japońskie, na które jest taki w ogóle gaz i na które wszyscy jarają i które wszyscy by chcieli i w ogóle, to uważajcie na gitary na przykład Kai, Satellite, nie wiem co tam jeszcze, nie pamiętam jak one się nazywają w ogóle, bo to szkoda, ale jest dużo takich gitar, które wcale nie są jakieś specjalnie fajne i też były budżetowe i też na przykład są, znacie, jeśli ktoś oglądał Wojny Pickowe, to jest taka sprawa, że pika wygląda jak humbucker, a jest to naprawdę jakimś tam kiepskim singlem w środku. Oczywiście Tokaje, oczywiście Greco, Bernie, Ibanezy, Antorie, co tam jeszcze, nie wiem, Cimary, które powinny być trochę tańsze, bo są trochę bardziej takie budżetowe, chociaż też nie wszystkie, jak się dowiedziałem ostatnio. Co tam jeszcze? Są gitary, które Orville, tak? Które są spoko, ale też jest dużo, jak mówię, no Kai na przykład, Satellite to już są lipy, nie? Kai to jest straszne gitary. I są też takie firmy, które po prostu nie ma się co jarać, chyba że gitara jakoś tam jest super tania, to traktujemy ją w przedziale gitar tanich i wtedy można nie pomyśleć o jakiejś tam gitarze na początek czy coś takiego, chociaż też nie o Kaju i też nie o Satellite, tak? Tak, pozdrawiam chyba Andy Candy, który wrzucił w ogóle jakiegoś Satellite na to. Andy Candy był? Nie pamiętam już. Ale wrzucił jakiegoś Satellite na gitarowy oldschool na Facebooku. Na tych takich wzmacniacach, co tu widzicie, Silver Face'ach, 70 lata, one są w Radiu Łódź, nie wiem czy jeszcze są, ale były w Radiu Łódź w studio i nagrywałem na nich i to są tak konkretne piece. Podłączyliśmy do nich Mesa Boogie V-Twin i Marshalla Shitmastera i nagraliśmy numer na niskich strojach, więc tak nam wyszło. Jedziemy z gazetką numer kolejną. Pojedziemy sobie teraz z tym Total Guitar z Johnem Frusciante na okładce, tak? Ten Rudy to taki jest śmieszny, nie? On tak śmiesznie śpiewa i w ogóle taki jest ekscentriko, nie? Ten Rudy. Nie wiem jak to z nim. Zawsze jakoś ten Megadeth to tak... Ja miałem zawsze z Megadeth bekę. Jak wiecie, też firma Vintage to jest firma, którą i gitary, które możecie sobie na pewno na filmie o gitarach spotkać. Są to gitary popularne i warto o nich wspominać, gdyż dużo ludzi się po prostu pyta. Tak wygląda sobie reklama takich gitar w magazynie Total Guitar z roku, nie pamiętam na którego, zaraz wam powiem. Tutaj jest V6 bardzo fajna, tutaj jest cała gama. Który to jest ten? 2005, czyli właściwie to 10 lat temu już można liczyć. Szczęśliwego nowego roku, słuchajcie. A tutaj, i to jest coś, co jest w ogóle masakrą charakterystyczną. Tak, po pierwsze pozdrawiam Dale'a Coopera, jak zwykle, i Jerry Cantrell, to jest jego z ulubionych gitarzystów, i oczywiście Alice in Chains, to jest bardzo konkretna sprawa, więc nie ma co tutaj ukrywać, że warto wspomnieć o tym człowieku, tak? Ale chciałem tutaj raczej powiedzieć o gitarach JJ Electra na przykład, takie angielskie, ręcznie robione niby PRS-y, ale po prostu no są to wysokiej klasy, ręcznie robione fajne instrumenty mało znanej firmy JJ Guitar. Sprawdźcie sobie takie gitary, bo naprawdę warto, bo naprawdę są podobno niezłe. Nie wiem, nie miałem do czynienia, ale bardzo chciałbym. Brian May jest jeden z moich ulubionych gitarzystów, w ogóle zespół Queen, tak samo jak Pink Floyd, tak samo jak Metallica i wiele innych zespołów, tak. Brian May jest po prostu jednym z najlepszych gitarzystów, jeśli chodzi o muzykę rockową i naprawdę
nie ma co ukrywać, że to, co zagrał na przestrzeni dziejów, na różnych płytach Queen i na różnych nie wiem, albumach, które były o tak różnych gatunkach, że naprawdę od popu przez metal, przez rock, przez pop, przez jakieś tam sytuacje operowe, no wszystko, tak? Jazzowe sytuacje grali, no więc naprawdę cały zachował swój styl. No do tego film Nieśmiertelny, Highlander, to też jest konkret, a to jest bardzo konkretny wzmacniacz, chociaż ja cały czas wolę Marszala i cały czas na Marszalu gra mi się wygodniej. To miałem do czynienia z tym piecykiem, a teraz też jest taka symulacja tutaj w Viperku i to jest dobre brzmienie, no. PV JSX to naprawdę coś fajnego. Merchant City taki sklep był, SG Standard za 749 funtów, za 649 Les Paul Studio, Les Paul Standard Epiphone za 329, Epiphone G400 za 249 funtów, Boss GT8 za 329 funtów, teraz to jest chyba, nie wiem, GT7000, Godiny bardzo dobre gitary po 250, 380, naprawdę bardzo fajne instrumenty, American Stratocaster od Fendera za 650, Ibanez S473 380 funtów, Marshall taka główka jak moja 500 funtów, a paczka kosztuje, nie ma tej paczki, PSR SE Sobar 2 380 funtów, a RP80 od Digitecha 75 funtów, wysoki Ibanez RG8570TT za 1145 funtów J Custom, czyli z tej już takiej naprawdę najwyższej serii. Bardzo chciałem pozdrowić zespół Moron, którego te dyski będą wrzucone oczywiście na koniec tego filmiku, i bardzo chciałem pozdrowić zespół Moron, gdyż zespół Moron jest moim odkryciem roku 2014 i naprawdę jest jeden z najfajniejszych zespołów, jakie słyszałem, takich polskich, świeżych i konkretnych. I Przemu Wiśniewski, który jest tam gitarzystą, ostatnio dorwał kontrakt z PRS-em i dostał PRS-a SE. Tutaj jest gościu z Good Charlotte i chłopaki mają taką sytuację, że sobie na tych PRS-ach pocinają. Ja mam kilka PRS-ów. PRS-y są z fabryki Weld Guitar, tych PRS SE, one są z fabryki Weld Guitar i są tak jak te wszystkie gitary z fabryki Weld Guitar, bardzo dobrze wykonane, naprawdę starannie, naprawdę konkretnie, z Korei te gitary są dość dobre, to jedna z lepszych firm i fajnie się na nich gra i warto ich szukać. Wszystkie mają takie coś wspólnego, jak się wie, które to są i grało się na kilku niby różnych firm, a one są z tej samej fabryki, to mają ten sam taki vibe, zarówno w Misericzach, zarówno w jakichś tam Dinach. Wszystkie one, te, które są wykonane właśnie w Korei, to są o podobnym takim vibe. Słuchajcie, za 600 funtów, czyli bardzo dużo pieniędzy, był taki Custom Wave 212 cyfrowy wzmacniacz na dwóch dwunastkach, coś typu Line 6, coś typu Johnson, coś typu tam, nie wiem co jeszcze robi takie piece. Nie wiem, Fender się nawet bawił. Na szczęście Marshall jakoś niespecjalnie. Za 350 funtów taki fajny semi-holobody. Cały czas się pytacie mnie o te semi-holobody. Chiński Squire Finline Telecaster. Taka gitarka, całkiem ładnie wyglądająca. Telecastery są fajne, wiosła, ale na dwóch humbuckerach w ogóle i most po takim hardtail. Fajnie, nie? Dobrze to zrobili. Vintage V6, tak jak mówiłem, za 170 funtów tutaj jest ta gitara. Jest to bardzo fajny instrument, jeśli szuka taniego strata za około jakieś 700 zł, powiedział, używany. Myślę, że to jest dobra cena. Vintage V6 naprawdę ogrywałem kilka z tych instrumentów i dobre straty, dobrze wykonane. No nie mam się co podniecać, że jest to gitara lepsza od nie wiadomo tam, nie wiem, meksykańskiego Fendera na przykład.
Raczej bym się nie skłaniał ku takim opiniom i w ogóle nie porównywał ich ze sobą. AV6, ta wyższa seria rzeczywiście może trochę jest lepsza. A tutaj taki ciekawy efekt Digitech Crossroads Erica Claptona z różnymi takimi sytuacjami, że można sobie brzmienia zmieniać tą gałeczką tutaj. Pyk, zmieniamy sobie brzmioneczka. Kolejny rok to rok 2007. Rok 2007, czerwiec, Mr. Kerry King, czyli król ze Slayera na okładce. No i po prostu jedziemy z tym magazynem. Z tyłu jest taki jakiś tutaj polski Piotr Żaczek, nie wiem, kto to jest. Basista, to ja basistów właśnie nie znam. Tutaj w ogóle śmieszną sprawę zauważyłem. Ej, nie wydaje wam się, kurde, patrzcie, no i wylatują, mi to kartecznie wylatują, coś zaznaczyłem, wyleciało. Muszę trzymać tu. Ej, nie wydaje wam się, że ta dziewczyna to wygląda tak, jakby w ogóle sikała, jakby siedziała na nocniku albo na czymś, na tym zdjęciu. Taka reklama sobie siedzi, tak jak mnie, ona nie ma spuszczonych spodni, ale takie wrażenie, nie? No jak mówię, no reklama Epifona w filmikach o gitarach to jest, o proszę bardzo, historia. Epiphone tak się prezentował. Performance is our passion. Pisali sobie, reklamowali swoje nawet badziewne tutaj pick-upy, że są zalewane woksem i nie woksem, woskiem i nie piszczą, a przecież rzeczywiście piszczą bardzo konkretnie i bardzo strasznie i w ogóle są przeokrutne, więc to tak. Ale tak to no, oczywiście witary Epiphone są całkiem przyzwoite, no, w dobrych cenach. Taki standard za tysiaka używany to warto. Tysiące to oczywiście tutaj mam na myśli, gdyż podajemy również ceny w funtach, więc to tak. Jeśli jest Epiphone, to oczywiście musi być też Gibson i w 2000, tam w którym to było, w 2007 roku tylko Gibson był wystarczająco dobry, taki model Les Paul Standard Faded Tobacco Burst. Fajny, ładny. Taki nie do końca pomalowany. One fajnie się wycierają, te Faded, ja lubię, ale 6000 zeta to jest konkretna cena. Można poszukać rzeczywiście gitary używanej, co ja raczej bym proponował. Nie wierzę, że aż tak mało zaznaczyłem w tej gitarze, no ale po prostu mi też te dwie karteczki wyleciały. DKMGT Dynki, proszę Państwa, czyli ze stałym mostkiem, seria MG na EMG i w ogóle japoński Jackson, coś co na filmie o gitarach zawsze jest, było, będzie na propsie po prostu, no tak to się prezentuje. Ale to ja narzucałem tych kartek. Wojtek Pilichowski, który właśnie z Agnieszką Trzeszczak właśnie sobie na przykład w zespole grał i z wieloma innymi ludźmi, bardzo utalentowany basista, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Na pytanie, co sądzę o multi-efektach, multi-efekty wywołują u mnie bekę, bo po prostu jest rok tutaj, mam magazyn 2004, jest rok 2015-2014, bo to kończy się 2014. I ten taki efekt po prostu teraz już raczej wołałby uśmiech na twarzy, a wtedy był wow. Więc to tak, a Marshalla kupujemy i gra zawsze tak samo, więc to tak. Słuchajcie, ten pan to jest konkret, prawda? Nie ma co ukrywać, że zespół Pantera to jest naprawdę konkret, choć pick-up akurat SK-13 nie jest moją ulubioną, nie jest moją ulubioną przystawką, jest to kopia dla, znaczy nie kopia, ale powiedzmy, że jest wzorowany w jakiś tam sposób na Bill Lawrence 500 XL i nie jest to coś, co naprawdę jakoś mnie specjalnie urzekło, chociaż ta drop, a na przykład ta 500 XL-ka mi się podobała, bo w ogóle to oficjalnie, oryginalnie grał przecież Diamond Dore na tym, na 500 XL, nie? Potem dopiero ten SH-13 powstał. Tutaj jest Krzysiu Misiak, bardzo utalentowany gitarzysta, wtedy jeszcze się tam bujał ze Schylińską. Ze Schylińską też się bujał
basista Bolo, który grał w Mrs. Plastic, taki stary, stary bydgoski, naprawdę bardzo fajny zespół, z którym miałem okazję sobie się zaznajomić, pograć koncerty i w ogóle się dobrze bawić. I Krzysia Misiaka oczywiście też poznałem w stopie Music Top i bardzo serdecznie go tutaj pozdrawiam z tej strony. To jest naprawdę bardzo dobry, utalentowany gitarzysta z Płocka. Robi wiele dla Płocka i w ogóle jest po prostu bardzo fajnym, miłym gościem, taki Misiek. Krzysiek Misiak, taki Misiek. Tutaj jest fajna taka sytuacja, którą chciałem wam pokazać. Fender wykupił firmę Diamond i tam, jak to się nazywa, Guild chyba, tak? Guild? Czy Gretsch? Nie. Które to były? Nie wiem już teraz, kurczę. Diamond czy... No kurde, które to były? Te, na których typy grały ze Soundgarden. Guild chyba, nie? W każdym razie tu takie wypuścili Squire'y. O, widzicie? 1800, 2000 i tamtego. Takie są Squire'y. One się nazywają S73, M70 i M77. Też są te gitary wypuszczone jako Diamond. I one są dokładnie te same, tylko mają inne główki. Tutaj są takie niby Les Paul, niby takie SG. Nie wiem, do czynienia z tymi gitarami. Są, no tutaj oczywiście są w pizdu za drogie i się nie opłaca ich kupić, ale generalnie to są tak spoko, no, porównując na przykład nie wiem, z Epiphone'em G400 lub VS6, to podobna klasa i jak gdzieś tam są na Allegro, to możecie sobie je spokojnie spróbować łyknąć. Marshall u mnie zawsze jest na propsie i generalnie zasadniczo i pobieżnie Marshall będzie u mnie zawsze pokazywany i reklamowany, bo ja po prostu Marshalla kocham i bardzo sobie ten wzmacniacz jakoś tak cenię. Takie ceny były w roku 2004, czyli 10 lat temu, dekadę temu w Polsce. Proszę bardzo, proszę Państwa. Tak, pokazuję tutaj wam z bliska. 7000 za Fender Cyber Twin. Korty po 1700, po 2000, po 1400 i po 2500. Proszę Państwa, kupowanie kortów powyżej 800 zł to jest w ogóle taka głupota, że to się nie mieści w jakichkolwiek granicach. To są gitary dobre na początek. Za tysiaka można kupić te wyższe modele, ewentualnie one są porównywalne oczywiście jakościowo z innymi gitarami i w podobnych cenach, ale wydawanie 1700, 1400 lub 2200 na korta to jest po prostu taka głupota, że większej to chyba nie ma. To już lepiej sobie kupić 17 Bensonów. Takie były ceny Marshalli. Jest mój w ogóle? Bam, 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 baram, baram, bam, bam, bam. Nie ma mojego tutaj. Chyba, że jest, ale nie jest opisany, ale jakoś tak go nie widzę. Paczka jest za 2999. Paczki takie można na eBayu w UK nawet wyrwać czasem po 250 funtów używane. Ja swoją kupiłem nową, ale czasem nawet można i taniej jakieś różne inne. Pokazuję wam te ceny sprzed dekady, bo to warto sobie porównać, na przykład jak ktoś... A tu są akurat polskie, więc też jest to fajne. Więc sobie to po prostu posprawdzajcie, no co tutaj jest, to widać po prostu też, nie? Te wszystkie tonporty i to wszystko, no pokazuję to jakoś tam z bliska. Te rzeczy pojawiają się na Allegro też, żeby wiedzieć, jak nie przekładać, po to właśnie są przeglądy prasy. Tutaj gitarki majoneza. Proszę bardzo, tak wyglądające, przewspaniałe. To również psztyczek w stronę Jacka, który zmienił majoneza na Schecktera. A tutaj jakieś tam flamiki, które też były wypuszczane przez tą samą fabrykę, seria trochę niższa. Też gitary produkowane pod nazwą Fame przez chwilę. I Flame też na rynek niemiecki. Oczywiście znane polskie gitary, które warto propsować, bo polskich gitar nigdy za wiele, a są fajne. Takie SA-160 można sobie usłyszeć na moim kanale. Bardzo fajny instrument, w dobrych pieniądzach. Nie wiem, ile kosztował wtedy nowy. Zaraz sobie to sprawdzimy. Powinna być chyba gdzieś cena, czy nie ma ceny tego instrumentu. Nie, no nie podają. Nie podają tej ceny tego instrumentu, niestety. W każdym razie, no, ja wyceniam ten instrument na jakieś około 700-750 zł. Myślę, że wtedy taki instrument warto sobie łyknąć i jest fajny.
Seria SA 160, czyli 160, to jest jakiś tam nie aż tak wysoki model Libaneza, ale są dość ładnie wykonane, dobrze zrobione i całkiem na początek dają radę. Ten Randall z tymi wyjmowanymi panelami to jest w ogóle czad, nie? To jest masakra, on się nazywa MTS i można sobie wymieniać te różne panele, jest tego tam kilka, nie wiem czy oni jeszcze to produkują czy nie, ale jak sobie piszecie Randall MTS to na pewno wam wyskoczy. Słuchajcie, zaraz mi się tutaj skończy klisza i nie wiem jak ten filmik się nagra, nie wiem czy nie będę musiał doklejać. Jeśli chodzi o gitarę Squier Showmaster, miałem jakiś taki instrument, są nawet zdjęcia, był poklejany naklejkami, zajebista jest główka w rewersie od Fendera i zawsze będę ją propsował. I jeśli chodzi o gitarę Squier Showmaster, to też w okolicach 600-700 zł maksimum jest to fajny instrument, a to jak wiecie jest gitara, którą ja naprawdę, którą z tych replik Red Special sobie kiedyś po prostu kupię, bo one są śliczne. Oczywiście nie będziemy stać na tą jakąś taką wysokiej klasy i w ogóle te co powstało ostatnio, nawet nie wiem jak się nazywały, ale o, kto oglądał filmik Chapmana o tym, gdzie robimy gitary, to te gitary też tam lubią BC Richard, inne i różne tam inne, nawet widziałem jakiś template Ibaneza. Dobra, pozdrawiam, zapraszam i teraz posłuchajcie sobie generalnie Morona. Ustanowimy już niedługo.
stacji raz. Raz jest teraz czas, by popatrzeć wstać, by wybaczyć, zapomnieć, przypomnieć, uśmiechnąć się do tych chwil, które stracą coś, i do tych, które nie stracą nic, do tych, które skłócają śmiech, i do tych, w których panują łzy. Nie muszę udawać, już nigdy nikogo, kim nigdy nie byłem i nigdy nie zechcę. Nie muszę już płakać o zrozumienie, o błędów, na których uczyć się prawo mam. Jeśli jest chociaż jeden moment, który pamiętasz tak, do tych zazdrości, zwątpienia, euforii. Nie muszę udawać, że tego nie było. Wszystko, co człowiekiem być mi pozwala,
solution. I'm still losing.